Witam Państwa, Jacek Figurski, zapraszam na kolejny program z cyklu Liderzy. Dzisiaj mamy bardzo, bardzo szczególnego gościa. Naszym gościem jest Miss Polski, nastolatek. Boże, przypomnij mi, bo z tej tremy zapomniałem, jak masz na imię. Blanka Tichoruk. Blanka Tichoruk. Blanko, masz 16 lat. Tak. I jesteś Miss Polski nastolatek. Pierwsze pytanie, no, które muszę ci zadać, to jest takie trywialne, ale gdzie masz koronę w takim razie? Moja korona leży sobie spokojnie w domu na półce i codziennie rano jak wstaję, to się na nią patrzę i uśmiecham. Naprawdę? Tak. To jest. Czyli korona istnieje naprawdę, tak? Tak, istnieje. Ale królową będziesz chyba do 26 czerwca chyba, tak? Tak, dokładnie. I co potem się stanie z koroną? Koronę przekażę... O, mamy problem. Koronę przekażę mojej następczyni. No nic, to się zdarza. Pierwszy raz się zdarzyło, ale... Po krótkiej przerwie technicznej wracamy do naszych telewidzów. Blanka, to znaczy 26 przestajesz być Miss i 26 czerwca zdajesz koronę, rozumiem, tak? Tak. Ja uważam, że tytuł mam na całe życie, a no. Aczkolwiek nie będę miała już ze sobą korony. Ale korona jest tylko na rok ci dana. Tak, koronę przekazuję swojej następczyni. A to jakaś będzie gala, podejrzewam, tak? Tak, będzie wielka gala finałowa, na którą serdecznie zapraszam. Będzie ona w Kozienicach. Aha, i też będzie telewizja i wszystkie media, podejrzewam, tak? Tak, oczywiście. Dobrze. Powiedz mi przede wszystkim, jakie to uczucie być Miss Polski, nastolatek, ale zawsze Miss Polski. Dla mnie bardzo, to jest dla mnie powód do dumy z jednej strony, aczkolwiek no, nie jest tak, że tylko chodzę i mówię wszystkim, jestem Miss, patrzcie, jestem Miss. Nie, to jest bardzo miłe uczucie, bo... To jest piękna chwila. Tak naprawdę ten rok to jest zupełnie inaczej wygląda niż poprzednie roki. No dobrze, ale powiedz mi, kiedy w ogóle powzięłaś zamiar? No bo jednak trzeba było podjąć w pewnym momencie decyzję. Ja w ogóle mam wielką tremę związaną z tym wywiadem, bo przeważnie trochę inną tematyką się zajmowałem. No i teraz rozmawiamy de facto o modelingu, bo chyba to tak, to chyba tak się nazywa. Powiedz mi, kiedy zaczęłaś tą swoją zabawę? Przepraszam, to nie zabawa, bo to już profesjonalne podejście masz do tego. Kiedy zaczęłaś wierzyć w to, czy w ogóle próbować swoich sił w tym modelingu? Zaczęłam się interesować modelingiem w wieku 14 lat i wtedy też podjęłam pierwsze kroki w tę stronę, czyli wysłałam swoje zgłoszenie do agencji modelek, no i dostałam pozytywną odpowiedź. I potem już się tak potoczyło, że niestety dowiedziałam się czegoś dość, co mnie bardzo blokuje, bo niestety dowiedziałam się, że mam tylko jedyne 1,73 m, które nie pozwala mi być, tak? Tak, nie pozwala mi być taką profesjonalną modelką. Więc zgłosiłam się do konkursu Miss, bo usłyszałam, że tam aż tak wzrost nie jest ważny. A, czyli ty się zgłosiłaś do konkursu na Miss Polski po to, żeby wyrównać tę różnicę tych mitycznych 2 cm brakujących? Tak. Tak, aha, na to liczyłam. I... Na tym to polegało. Tak. Ja myślałam, że to odwrotnie. Najpierw chciałaś zostać Miss Polski, a później... Nie, zawsze mnie zawsze chciałaś... Tak, modelka. No i udało się w sumie w jednej kwestii jako Miss i korona mi pomogła, bo na jakiej sesji jestem, pytają się mnie, naprawdę jesteś Miss Polski? Masz koronę? Mam. Czy to pomaga raczej? Tak, pomaga. Stałam się bardziej rozpoznawalna jakby w tej branży, bo może to nie jest bardzo podobna dziewczyna, która jest modelką, trochę inaczej wygląda niż Miss, aczkolwiek są takie dziewczyny, które łączą te dwie cechy i myślę, że jestem tego przykładem, no i pomaga mi to. No dobrze, jak pomaga, to może pomoże i innym dziewczynom, które marzą o twojej karierze. Jakbyś mogła tak w skrócie, step by step, krok po kroku powiedzieć, co trzeba zrobić, żeby zostać Miss Polski nastolatek? Co trzeba zrobić. Wydaje mi się, że teraz wszystko jest w internecie. Pierwsze takie jakby informacje o castingach
pojawiały się w internecie, w radiu i pierwszy krok to jest właśnie casting. Trzeba się brać na casting. No ale do kogo? To organizuje, zależy w jakim regionie. Jak na przykład rozmawiamy o Lubelszczyźnie, bo ja brałam udział w konkursie Miss Polski Lubelszczyzny. No, powiemy o Lubelszczyźnie, bo jesteśmy tutaj. Tak, organizuje to agencja Perform, której ja oczywiście jestem. I właśnie od tego się wszystko zaczęło. Poszłam na ten casting. Nie trzeba dużo na casting. Oczywiście wysokie buty, szpilki, strój kąpielowy, jakaś sukieneczka. Po prostu krótka prezentacja, krótka rozmowa i dostajemy po 2 tygodniach odpowiedź. Ja dostałam pozytywną, jak widać. Czy się nadajemy, czy się nie nadajemy, tak? Tak, ale to też nie jest tak, nie możemy tak bardzo rozróżniać, dziewczyna się nadaje, czy nie. Tak naprawdę każdy ma inny kanon piękna, każdy ma inny gust i to zależy właśnie od klienta. Jednej agencji może się spodobać dziewczyna, a drugiej już nie. Więc to jest ciężko i trzeba próbować, bo to nie jest tak, że jak temu się nie spodobałam, to kończę. Trzeba próbować cały czas. Aha, czyli nie wolno się zrażać niepowodzeniami. Nie, nie można, bo będzie dużo. Będzie mi dużo, naprawdę. No dobrze, czyli tak, mamy ten pierwszy casting, mamy, rozumiem, pozytywne przyjęcie i co dalej? No bo trzeba trafić jakoś do ten konkurs. Tak, do głównego konkursu, bo żeby dostać się do konkursu Miss Polski, należy wziąć udział właśnie w konkursie regionalnym. I jak już na przykład ja wygrałam na Lubelszczyźnie, aczkolwiek dziewczyny, które zostały... Ale to stop. Żeby się dostać nawet na te kwalifikacje regionalne, to trzeba najpierw mieć jakby, nie wiem, list intencyjny od tej agencji, która robiła z tobą ten... Nie, to jakby... Ja akurat mam takie szczęście, że agencja, która organizuje konkurs na Lubelszczyźnie jest też właśnie... Aha, czyli tak. Automatycznie 2 w 1 załatwiłaś, tak? Dokładnie. Tak? Więc... No to rzeczywiście bardzo dobre zdarzenie. Miałam szczęście. Więc wygrałam konkurs na Lubelszczyźnie i moje koleżanki, które zostały pierwszą wicemistrz, drugą wicemistrz, są jeszcze zielone karty. One przypuszczają dziewczyny do ćwierćfinałów, które odbywają się w Warszawie. Jeśli gdybyś przybliżyła naszym telewidzom czasokres, bo to było w ubiegłym roku, tak. I na przestrzeni jakich miesięcy? Konkurs odbył się w marcu, 28 marca. Ten pierwszy, tak? Tak, mój regionalny na Lubelszczyźnie. Mhm. Eliminacje były w Dzień Dziecka 1 czerwca, w Warszawie, ćwierćfinały. A dodajmy, wtedy, teraz masz 16, wtedy miałaś 15 tak. lat, tak? Tak, skończone w ogóle? Jak wykrywałam na Lubelszczyźnie, miałam 14 lat. O mój Boże. Więc to wszystko było dość szybko i zawsze się śmiałam, że moim prezentem urodzinowym... Zaraz mi się pytanie ciśnie na usta, czy nie za szybko, ale dobra, idźmy po kolei. Zaraz do tego dojdziemy, czy nie za szybko. Dobrze. Więc jeżeli przyszłam już na tych ćwierćfinałach w Warszawie do półfinału, ćwierćfinały i półfinały nie są oficjalnie pokazywane w telewizji, odbywają się one też w takich ramach takiego castingu. 5 osób siedzi w jury i wybiera dziewczyny, które dostaną się do ogólnopolskiego finału. Kiedy już przeszłam spośród 180 dziewczyn do półfinału, potem przeszłam... No dobrze, ale stop, przerywam cię znowu, ale jak wyglądały te półfinały? Czy co, mówiłaś, że interesujesz się, nie wiem, losem pingwinów, czy cierpisz z powodu globalnego ocieplenia? Czy były takie rozmowy, jak to pokazują czasami przy tych wyborach, tych dorosłych miejsc, przepraszam za określenie, bo tam takie rozmowy się toczą, czy to był na trochę innych zasadach ten konkurs przeprowadzony? Tam nie rozmawiamy z dziewczynami, czym się interesuje. Ale ja nie mówię rozmowy. Rozmawiamy z dziewczynami, tylko że to jury rozmawia. Tak, właśnie. Aha. O tym mówię. Nie ma takiego czegoś. Jest prezentacja, sylwetki i aha, jak się poruszamy, to jest główny cel. Dobrze. I teraz jeszcze pytanie mam też związane, takie techniczne. Ty kończyłaś jakieś kursy specjalne chodzenia? Ja nie ukrywam, że to mam takie skojarzenia z takim filmem, gdzie była szkoła Miss Polska. No, był taki film polski, komedia. Dość marna, co prawda, ale tam wiem, że dziewczyny uczyły się chodzić na szpilkach, prezentować w strojach wieczorowych, no, w sukniach wieczorowych. Czy to coś takiego przechodziłaś, czy to wszystko było tak o naturel? Nie ma takiego czegoś. Nie ma? To jest teraz, wydaje mi się, że nie w tym wieku, jakim żyjemy, bo teraz wszystko jest w internecie. Chodzimy na YouTube, wpisujemy, jak chodzić na szpilkach i pokazują nam. Aha, czyli każdy uczy się sam, tak? Jeżeli dziewczyna chce, oczywiście. Ja nie miałam takiej potrzeby jakoś... Urodziłaś się w szpilkach, rozumiem, w kostiumie kąpielowym, tak. Nie czułam takiej potrzeby, żeby ćwiczyć prezentację swoją albo zmieniać. Jeżeli miałabym zostać tą Miss, no to już tak, jaka jestem. Jeżeli się nadaje, no to nie mam potrzeby się zmieniać, więc ja nie korzystałam z takich rzeczy. To, co chcieli w nas dopracować, to dopracowali na zgrupowaniu, które właśnie odbyło się po półfinałach już w Warszawie. Wtedy dziewczyny, 24 dziewczyny, które już zakwalifikowały się do finału, pojechały na zgrupowanie 2-tygodniowe i tam uczyłyśmy się chodzić, choreografii. Aha. Tam takie rzeczy były tam szkolone. Tam dopiero było, tak? Tak. No i powiedz mi, na takim obozie, znowu
będę wracał do tego filmu, którego nawet tytułu nie pamiętam, ale krążą mity różne, przeróżne na temat tej pracy i tego rodzaju kariery. Nie wątpię. No właśnie, wiem, bo się na pewno z tym spotkałaś wcześniej. Czy rzeczywiście jest tak źle, czy wręcz jest to po prostu jakaś wizja upiorna, która zupełnie nie ma żadnego odwzorowania rzeczywistości? No niestety to jest denerwujące, ale niektórzy ludzie no, nie wiedzą nic o konkursie, wypowiadają się w sposób negatywny. Ja na pewno nie będę tego konkursu jakoś... Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, wie pan? Chodzi o to, że ja w tym widzę same pozytywy i na przykład mnie nie spotkało nic złego. Zmieniło to wszystko na lepsze i nie odczuwam jakiejś złości, że wzięłam udział w konkursie. Raczej cieszę się i będę to wspominać. Żeby się nie cieszyła, skoro zostałaś mi z Polski, to no jednak ale... misja jest tylko jedna Polski. Tak, misja jest tylko jedna, ale mam kontakt z dziewczynami, które brały udział w konkursie na Lubelszczyźnie i też wspominają dobrze ten konkurs, bo fajnie jest sobie wyjechać, zgrupowanie, pobyć sobie w jakichś różnych fajnych miejscach. A gdzie to było to zgrupowanie? Nasze zgrupowanie na Lubelszczyźnie było w Kazimierzu. Ale ty mówisz o Lubelszczyźnie, czyli przed wyborami tymi regionalnymi chyba, tak? Tak. A to później to... Było już w Kozienicach, bo tam już były próby na scenie. To już było takie naprawdę przygotowanie, bo jednak to jest na żywo w telewizji, więc trzeba było wszystko dopracować. Słuchaj, no miałaś wtedy 15 lat. Miałam 15 lat. Miałaś 15 lat. Gdzie byli rodzice? Zapytam się. Rodzice były przy telefonie. Srogiego kuratora. Przy telefonie, tak? Tak. To wystarczyło? Tak. Odwiedzaj mnie oczywiście, bo jednak no, takie dzieciątko małe wśród no właśnie, takiego świata. Ja bym się strasznie bał w moim miejscu. Rodzice też się bali, ale no, jeżeli ja wychodzę z takiego założenia, jeżeli wszystko w szkole jest dobrze, jeżeli dobrze się zachowuje, nie było jakichś innych problemów, no to nie bali się aż tak bardzo. No ale to dobrze, no dobrze, ale to sugeruję, że masz ciągle, pomimo tych tylu zajęć, świadectwa z paskiem otrzymujesz? Otrzymuję. Tak? No brawo, nie, no to i piękna, i inteligentna, i pracowita, bo to połączyć te dwa etaty, bo to w sumie jesteś uczniem ostatniej klasy gimnazjum w Piaskach, tak? Tak, w Piaskach. Później planujesz dalszą karierę? Coś planuję, ale też... Nie chcesz zapeszyć, czy powiesz? Trochę się wstydzę, bo jak mi się nie wyjdzie... Nie, no jak słuchaj, jak ci wyszedł tytuł Miss Polski nastolatek, to ja sądzę, że ci inne sprawy powychodzą w życiu. Bo ty masz coś takiego... potrafisz rzucić, rozmawiałem z tą przecież wcześniej, potrafię rzucić to serce za przeszkodę i tak trzeba, bo trzeba sobie dawać radę z problemami. Ale muszę się zapytać jeszcze jedną rzecz. Jaki był stosunek twoich rodziców? Ja wiem, że skoro tam trafiłaś, to musiał być pozytywny, ale nigdy nie było, a po co ci to córko, a właściwie, a to niebezpieczne. Ja już panu wcześniej mówiłam właśnie, no tak, poza kamerami, że miałam takie właśnie zainteresowanie artystyczne. Śpiewałam, tańczyłam, recytowałam, takie rzeczy, więc kolejną moją jakby przeszkodą na drodze, takim celem, którym chciałam sobie osiągnąć, był właśnie coś związane z modelingiem. Więc moi rodzice jak przychylnie podchodzili do tego, że chciałam śpiewać, tańczyć, grać na gitarze, no taki... Więc do tego też podeszli pozytywnie, biorąc to jakby czyli to za była taka naturalna kontynuacja, tak? Jakby tak. Tych twoich zainteresowań, tak. Wiem, znam twojego tatę osobiście, to rozumiem, że on był tą osobą, która najwięcej włożyła w pracy chyba, tak? Bo tak. Woził cię po całej Polsce. Wszędzie. Po prostu nie dałabym rady bez rodziców, bo naprawdę wsparcie jest bardzo ważne w tym konkursie, bo no, to jest jednak taka, może nie taka bardzo widoczna rywalizacja, ale jednak każda chce być tą najpiękniejszą. Więc... No właśnie, a chciałabyś porozmawiać o powodach, bo mówisz zainteresowanie artystyczne, śpiewałaś, tańczyłaś, deklamowałaś, no ale wiesz, no chyba nie po to... Nie po to wszystko robiłaś, sama myślę, mówiłaś, że podstawą to jest ten modeling, czyli praca. Chciałaś zostać modelką. Tak, chciałam zostać. To mnie ciekawi właśnie, dlaczego chcesz się zostać modelem, no modelką? Bo wiem, że ty masz też również takie plany, bardziej tradycyjne, bo mówisz, że chciałabyś studiować anglistykę. Tak. No więc czym dla ciebie jest ten modeling? Czym jest dla ciebie praca modelki? Bo już można tobie mówić, że jesteś modelką. Może nie taką super modelką, no ale jesteś modelką, po dwutygodniowym pobycie już w Londynie, tak. Gdzie brałaś udział, jak się to nazywa, przepraszam? Fashion Week. No właśnie. Masz doświadczenie, no jakby też chyba pierwsze zarobione pieniądze. Dlaczego? Czy chodzi o pieniądze, czy chodzi... Nie, absolutnie. Nigdy do tego nie podchodziłam ze strony takiej, zarobię sobie pieniądze w młodym wieku, będzie fajnie. Nie, ja to robiłam...
bo ja ogólnie żyję w taki sposób, że lubię sobie wyznaczyć cel i go osiągać. I nie wiem, dlaczego modeling ciągnęło mnie w tą stronę, bo tak jak większość młodych dziewczynek, zawsze przebiera się w jakieś sukieneczki, spódniczki i udaje modelkę. To jest fajne, bo możemy tak się wcielać w różne postacie. Wiem, że dużo dziewczyn tak mówi, ale to jest super. Jeżeli pracuję na jednej sesji, jestem zupełnie inną osobą, pracuję na drugiej i już jestem zupełnie inną osobą, to jest bardzo fajne, że to każda dziewczyna lubi ciągle przebierać się, jakieś nowe buty, jakieś sukieneczki. No to chyba powinna zostać aktorką, bo to mniej więcej też ten zawód polega na ciągłym przebieraniu się. Jest mam też takie plany. No. Czyli tak, albo anglistyka, albo czy to może też dwa wydziały robić. Ja lubię tak łączyć, żeby nie było tak nudno. Zobaczymy. No tak, no rzeczywiście. Nudno to na pewno w twoim życiu nie jest, jak masz 16 lat i jesteś już Miss Polski nastolatek. To naprawdę brzmi dumnie. Blanka, ale teraz tak, ile trwa kariera? Bo to nie wszyscy wiedzą, kariera modelki. Bo... Kariera modelki, jak wszyscy wiedzą, nie trwa długo. No właśnie, powiedz coś na ten temat. Bo w twojej jakby cezurze wiekowej, czyli jako nastolatka, to tak. Możesz bazować do jakiego roku życia? Do 18 roku życia jako Miss. Jako Miss, tak? A później już przechodzisz do... Tak, do kategorii dorosłych. Aha, liga zawodowa, tak? Można nazwać? Może można. Może można. I co, ty byś chciałabyś kontynuować i iść tą drogą kariery, czy po prostu już w tej chwili dajesz sobie spokój z konkursami i realizujesz się jako ta modelka, wykorzystując powiedzmy no już swoje doświadczenie? Myślę, że już mi wystarczy jeden tytuł, już tak. Tak? Już nie będziesz starała Miss Polski tej dorosłej części? Nie, już myślę, że tak trochę się wstydzę. Ty się wstydzisz? Nie, no słuchaj, no... Blanka, proszę cię. No. Nie, no już mam jeden tytuł, będę go miała do końca życia, będę super wspominała, a modelnik mogę kontynuować od 25 roku życia. Więc... No ale co, są jakieś cezury takie sztywne, czy to po prostu jest kwestia jakby... Nie, to też zależy od dziewczyny. To tak, zależy jaki jest trend. Teraz mam taką modę na starsze panie w modelingu i kampanie polskich marek robią właśnie panie no, po 70, więc to jest wow. A no tak, coś słyszałam. Tak, tak. Mm-hmm. I no to zależy. No, nasza Ania Rubik no, 32 lata skończyła kilka dni temu właśnie, no i nadal jest w zawodzie. Więc to też zależy od dziewczyny. Jeżeli jest taka super, super, to zostanie dłużej. Jeżeli jest taką modelką sezonową, jak niestety to niektórzy nazywają, no ale taka jest prawda, no to nie pobędzie za długo w modelingu. No właśnie. I teraz przejdźmy na nasze podwórko, bo ty wspominałaś tej rozmowy prowadzonej przed, zanim tu przyszliśmy do studia, że no w Polsce to raczej kariery się nie zrobi, tak? Jest trochę ciężko. To trochę ciężko to polega na czym? Wydaje mi się, że klienci są wymagający, a za mało oferujący, jakby dziewczynie, czegoś w zamian. Znowu ci przerwę. Klienci to znaczy, rozumiem, to są osoby, które są gotowe płacić za reklamowanie produktu, bo mniej więcej chyba na tym polega praca modelki, tak, prawda? Tak, na tym polega praca modelki, na jakimś reklamowaniu czegoś. Bardzo dużo wymaga osób tego, żeby mieć doświadczenie przywiezione z zagranicy. Na to się patrzy lepiej. Modelka była no to już byłaś dwa tygodnie w Londynie na wybiegu. No byłam, ale to jest jednak trochę mało. Mhm. Więc... A powiedz mi, bo to źle zabrzmiało, że właściwie jakie są cztery miasta chyba, tak? Cztery, które się liczą, jeśli chodzi o tą całą branżę, tak? Tak, Paryż, Mediolan, Nowy Jork, Londyn. Paryż, Mediolan, Nowy Jork, Londyn. No powiem ci, tak. Że brzmi fajnie, naprawdę. No brzmi fajnie. Jak już tam dziewczyna wszędzie była, to naprawdę jest super. No dobrze, a powiedz, bo też opowiadałaś mi, to jest bardzo ciekawe, że w każdym z tych miast obowiązują jakby inne kanony urody, tak? Tak. No to opowiedz króciutko. W Paryżu mamy super takie modelki szczuplutkie, wysokie, naprawdę te wymiary muszą być tak, jak chcą. I to 90, 60, 90, które jest takie przysłowiowe, to tak nie jest. Aha. A ty masz jakie wymiary? Bo nawet się nie zapytałam. I ja nie będę zdradzać. Nie będziesz? Dobrze. Więc w Paryżu dziewczyna bardzo szczupła, bardzo wysoka, charakterystyczna buzia. Mhm. W Mediolanie to już takie dziewczyny uśmiech na buzi, takie troszkę takie krąglejsze, aczkolwiek no też jednak modelka to jest modelka. O anoreksji żadnej nie mówimy, ale sylwetka szczupła, zbana musi być. W Londynie charakteryzacja twarz oczywiście taka, ja właśnie byłam tam i bardzo się cieszę, bo nikt mi nie powiedział, jesteś za niska, co ty tu robisz? A w Polsce się spotykam z takim czymś, więc w Londynie bardzo się cieszę, ten wyjazd mi się udał. Czyli w Polsce ci mówią, że jesteś niska, a w Anglii ci tego nie mówią, tak? Tak.
No dziwne, dziwne. Ale tak. I w Nowym Jorku to jest w ogóle dowolność pełna. Tam dziewczyny, aby się tak wrzucić w oczy, tak naprawdę wszędzie, żeby zostać modelką, to można mieć 188, super charakterystyczną buzię i takie rzeczy, ale trzeba mieć takie to coś, jak to się mówi. Nikt nie wie, co to jest, a trzeba to mieć. Ja podejrzewam, że ty to masz. Ale powiedz mi tak, czy to jest jako przygoda dla ciebie, czy to jest jako zawód, bo tak, podchodzisz profesjonalnie, ale można podchodzić też do hobby profesjonalnie. To jest dla mnie cudowna przygoda. Przygoda jednak. Tak, przygoda. Nie wiążę z tym tak bardzo swojej przyszłości. Czyli chciałabyś jednak tam, znaczy no teraz to wiem, że to jest czyste przypuszczenia tylko, ale no futurologia. Ale chciałabyś założyć rodzinę, normalnie żyć, tak? Tak. Trochę głupio mi to mówić w wieku 16 lat, ale... Nie, bo ja widzę, że to by nie zaszumiało w głowie, no bo podejrzewam, że niektórym dziewczynom w twoim wieku to otrzymanie tej korony i tytułu no to by troszkę w głowie przewróciło. A ty jesteś zupełnie normalna, znaczy przepraszam za to określenie, ale nie widzę, żebyś była w jakiś sposób zblazowana, czy wykorzystywała, no, że a ja jestem Miss. Jak na przykład pamiętam te bohaterki tych różnych reality show, które niektóre chyba miały jakieś no, po prostu przepalone bezpieczniki. No, u ciebie tego nie widać, no i chwała Panu w niebiosach, że taką cię stworzył. Ale najbliższe plany na przyszłość, bo oddajesz 26 czerwca tak. Koronę i... No i wakacje nareszcie, potem szkoła. Czyli co, Miss Polski też jeździ na wakacje, czy cały czas pracuje? Jeździ na wakacje, aczkolwiek jeździ w tym roku mam tak? takie plany, żeby pojechać na wakacje, aczkolwiek też popracować trochę jako modelka, bo wybieram się do Barcelony. Piękne miasto, polecam. Więc ale co, na plan. Sesję czy to na wakacje? A nie, to jest, modelki nie jeżdżą, tak naprawdę takie super top modelki jeżdżą na samą sesję na kilka dni. Ja wjeżdżam na kontrakt na pewien czas, na miesiąc, na 3 tygodnie, na 2, no, to jest przeróżne. No masz już agenta, trzeba się agencję, tak? Tak, całą agencję. Całą agencję. Cała dla mnie. Cała dla ciebie. I wiem, że żeby przyjść na ten wywiad tutaj do nas, to musiałaś mieć chyba zezwolenie, czyli musiałaś poinformować, tak mi tata informował przynajmniej, że... Trzeba być, jak jest się miejsc, no to jednak... Zobowiązuje, tak? Tak, nie mogę sobie wyjść na ulicy w koronie i tak pochodzić sobie, pomachać z ludzi. Aha, nie można, czyli tak nie, są nie pewne można. Ograniczenia. No pewne są, ale aczkolwiek nie jest jakieś drastyczne, ale no trzeba nie, poinformować. Tym bardziej się cieszymy jako przedstawiciele tutaj naszej skromnej redakcji lublin.com.pl, że nas twój menadżer uwzględnił w swoich planach i pozwolił na udział w tym wywiadzie. Blanka, co byś chciała powiedzieć, bo musimy powoli kończyć, dla innych dziewczyn, które by chciały podążyć twoją drogą? Moim zdaniem główna rada dla takich dziewczyn, żeby jednak posłuchać się kogoś takiego doświadczonego, a nie wejść do internetu i właśnie, tak jak pan wspomniał, wpisać, jak zostać modelką, bo pojawią się przeróżne głupoty. No domyślam. Co może zniechęcić niektórych? Lepiej właśnie szukać tu takiego źródła pewnego, sprawdzonego informacji. No ale też podejrzewam, że w internecie, tak? Bo ty już podałaś nazwę tej agencji, w której zaczynałaś, to taka cicha reklama poszła w tym momencie, ale dobra. Natomiast ja bym chciał trochę inaczej, czyli moje pytanie zadałam w trochę innym sensie. Przed czym chciałabyś przestrzec ewentualnie? Przestrzec. Szczerze mówiąc, mnie właśnie nic złego nie spotkało, więc nie mogę... Ach, myślałam, że zadam ci podchwytliwe pytanie na koniec, ale widzę, że ty jak... Biała jak śnieg, lilia chyba, tak? Mówił poeta. Dobrze, czyli właściwie zachęcasz, tak? Generalnie. Zachęcam bardzo serdecznie, polecam ten konkurs naprawdę. Dobra, i tym optymistycznym akcentem dziękuję ci za wywiad, dziękuję Państwu również. Za uwagę i zapraszam na kolejny program z cyklu Liderzy za tydzień.